sensie ja nie biorę nie wiadomo czego, bo widzę, co to brałeś, kurtki, nie kurtki i tak dalej, nie? Kurtki mi się przydadzą, bo z kurtek skórzanych możesz sobie z tym mam podszywać i ma więcej armora twoje ciuchy. W jakim stanie jest ten samochód? Także kurtki zawsze skórzane biorę. Jezu, uważaj, idzie do ciebie. Jakiś zepsuty? No, jeden hit i kurwa w samochodzie. Dobra. No to ci muszę przyznać, że ciekawe samochody. A kurtka policyjna brać? Zlepa kurtka. Możesz brać, jak to jest lepsze. Nie, to akurat nie. Tylko skórzane ja biorę zawsze. O, i buty wojskowe. A buty wojskowe też... Nie, bo ty wojskowe biorę, bo no rozgniatasz. Ja często rozgniatam zombiaki nogą. Więcej damage'u masz z tych butów. I w sumie jak się gryzą w nogi, to nie ma szans, że cię ugryzą. Zlagowane te zombiaki, coś. Wiesz co, może tylko, że teraz jeżdżę przez hordę. Dlatego, no kurwa, no to jest po prostu nie do pomyślenia, ile jest tych zombie tutaj, no. Dramat. Jednego przejechałem, ale samochód nadal jedzie. O kurwa. Rób ciężej. Szczęście nie. Dobra. Zbagował mi się. Muszę znaleźć... Zaczątko pchałem. Dobra, chodź teraz. Tak czy inaczej. Chodź w górę, musimy iść. Wejście z lewej widzę. Ale chyba zamknięte będzie. Ja bym polecał nam iść tą drogą, którą teraz idziemy. Ja, no tak mogłem przecież nogą. Bo broń marnuje. No. Czekaj, tylko sobie zapalę, bo postać ma już. Dobra, dobra. Ma coś ciekawego? Depcza jeszcze. O, mam kurtkę jakąś tą. Kurtkę skórzaną brać? Czy mamy wystarczająco? Bierz jeszcze. Z dwie. One są ciężkie, więc dużo nie bierz. Znalazł strach na wróble. Przez chwilę się wystraszam, że to zombie jest nabity na pole. Uważaj, idzie. Ja myślałem, że to należy. I mówić, że ta torba jest na niej. I znowu, kurwa, znalazłem ogrodzone pole, które jest całe puste. Wiecie, to osa chodzi tu. Po prostu pole do siania. Ale tu nic nie ma. No to może ktoś nie zdążył zasiać. Jest styczeń. No sumie może. No kurwa, tyle zombie, ile ja teraz mijam, po prostu to się naprawdę w pale nie mieści. To jest za dużo. Może zawsze zmniejszyć liczbę. No nie, te smoki dają radę, to i my musimy. No ale naprawdę, jestem po prostu wręcz przerażony ilością. O, jeszcze mi się nie zgadza, świetnie. Rada, czy bo słyszę tam jakieś ugryzienie? Chyba to... Nie ugryz mnie, ale próbowo. Ciekawe, za ile się znajdzie. Bo ich coraz więcej wychodzi z tego lasu. Dobra, staram się szybko jakoś to naprawić. Bo do ciebie idzie? Jakiś? Dobra, naprawiłem, ile się dało. Fajnie. O, kurtka wojskowa i ta jest lepsza niż moja. Co ja wezmę? Ty chyba są dwie, co nie? To jest koszula. Ale... i kurtka. Kurtka jest lepsza. Ja bym sobie chciał znaleźć jakieś buty wojskowe, czy treningowe, czy coś w tym stylu. No to, słuchaj, ja wiem, gdzie jest miejsce i to z twoimi rzeczami i twoim trupem. No, nie. No, znalazłem szkielet. Moja postać się wydarła. Nie wiem, czy to nie ściąga zombiaków.
Ściąga. Ściąga, tylko tutaj żadnych nie ma. Wszystkie leżą. Wszystkie wybiliśmy, są tam jakieś zegarki cyfrowe? Nic nie było. To tam kurtki były, ale co tam jadać? Już dużo tego mam. Środek do mnie jedziesz. Twoje okolice, szukam kolejnego samochodu, żeby wybrać czego przelać. Wiesz co, z tej strony nie ma wejścia, gdzie idziemy. Dobra, to tak, to które jest wyjście? Tutaj. Tylko tam jakbyśmy szli, to byśmy omijali go dookoła. Czy powoduje, żeby zima, czy jak ogólnie? A wątpię, żeby tam gdzieś dziura była. Zima jest non-stop. Tylko wiesz, jak wyczyścimy... Zdaje się, no w tej chwili. No. Jak wyczyścimy ten teren, to... Czy już, która pora roku jest w grze obecnie, lub... No, no w styczeń. Okej. Okay. 25 stycznia. Jak wyczyścimy te tereny tam w środku, to można samochodem podjechać. Mhm. Jak najbardziej. No, nie wiem, czy to wyczyścimy. Aż tak. Znaczy wiesz, jak będziemy je ściągać... Wiesz, powoli. Ten samochód się kurwa zepsuł sam z siebie, samoistnie. Tylko ja bym proponował jedną rzecz. Bo mi się broń kończy, nie? Mam pałkę policyjną, to ci dam. Dobra. W sensie ja bym wolał wrócić, bo w bazie mamy kij baseballowy, mógłbym sobie go gwoździami ponabijać. O nie. Tu ktoś to był. Tu ktoś był, bo widzę kurwa całe stado trupów. Dwóch policyjnych takich samochodach. Pytanie, gdzie ty jesteś? Chyba... Nie, on daleko jest. Chyba niedaleko waszej bazy właśnie jestem. Bo robię kółko. Tym samochodem. Ja jestem na pewno. Dobra, to wyrzuć tą pałkę policyjną. Dobra. No, zawsze samochód, ale chyba jest rozjeba... Aha, on nie ma kół. No to taki bezkłótny nie pojedzie daleko. To jest... Z daleko wyglądał jakby miał. Dobra, wziąłem awaryjnik. Jak tam wejść? Opona zepsuta. Chodź, idziemy okrężnie. Nie da się tego płotu przeskoczyć, nie? Znaczy, ja mam metodę, ale nie mamy jednej z rzeczy, nie? Jakbym miał palnik, to wiesz, rozmontować no, widzę. Ale wygląda stabilnie ten samochód. Dobra, nie lubię takich miejsc, bo drzewo są. Samochód, to wiesz, śmiało. Aha, ale on w ogóle jest bez benzyny i bez tych dwóch kół, tylko że on właśnie ma dwa koła przy sobie. Ja bym je zamontował, ale no, benzyny nie ma. Czekaj, patrzę, czy coś mogę tutaj zrobić. On nawet ma kluczyk do swojego samochodu. Więc ja bym mógł na nim normalnie odpalić, ale no. Co mi to kurwa da? Ty, obok mnie jakiś auto z alarmem się włączyło nagle. No to witamy w Project Zomboid. No, no. O, słuchaj. Bo jak to masz zabarykadowane, nie? Mhm. Trzyro. To są tragiczne. Zdarzyła się rzecz, której najmniej byś się spodziewał. No nie wiem. Zgadnij. Znalazłeś mnie. Nie. Nie wiem. Kawar do mnie napisał odbany na spółki. Odbany na spółki? No. Ja go pojebał. Ale się nie no, Najmniej spodziewana rzecz, jaką mógłbym dostać o tej godzinie. Numer jeden. Ja jestem w sklepie z żywnością, bo kurde. O, to jest silna rzecz. Tylko słuchaj. O, słyszałem. No, czekaj, czy on coś ma na plecach, czy mi się wydaje? O, ma siekierkę w plecach, musimy go zabić. O. Pielgrzymka. Dobra, idę już. Tylko tego jedzenia nie wziąłem. No też nie. Chyba, że wracamy po samochód. Wziąłem samochód, no, będzie najlepiej. A ja pierdolę, ja się dziwię. Ja sobie patrzę tak na mapę i
widzę, że jestem na domku, ale jakoś kurwa tego domku nie ma tak normalnie na mapie i się zastanawiam, o co kamena się patrzyłem tam, gdzie Shiro jest. Dobra, mam siekierka. Siekiera. Ja sobie zmieniłem te spodnie na takie. Shiro, czy się go nie horda? Nie. No idę zobaczyć do lasu. Próbuję tam wejść. A czemu pytasz? Bo przyjechałem obok jakiegoś garażu, gdzie to dosłownie w środku, gdy zbliży to szkoda gadać. A, no to być może to była horda już, która mnie zabiła, bo to też jest bardzo prawdopodobne. A będziemy w samochód, co? Czy tylko ja słyszę bombowa, tak? Możliwe, że nie tylko ty, ale może być gdzieś blisko ciebie. Co, mam uciekać? Nie, nic nie będzie, tylko panika cię złapie. Kurczę. Bo ja wiem, gdzie jest wejście. Gdzie jest wejście, z drugiej strony? Jak jedziemy tą drogą prosto, to będzie taka prosta i tam masz taki wjazd, nie? Pytanie, to też nie jest zabunkrowane. Ale zobaczymy. Najwyżej... Tutaj też zabunkowane jest, nie? Najwyżej, bo tam widzisz, masz takie okienka, bo tutaj masz po prostu przejście, nie? Które jest zabarykadowane, a tam masz takie pomieszczenia, gdzie możesz szybę wybić. No dobra. Tylko musimy wrócić po tego, bo nie mam jedzenia. Idziemy. Zobaczymy, ile sobie punktów nabijemy. Dobra. I polecę w twoją stronę, lecę do powoli. W okazji szukając samochodu, ale to widzę, że chyba się szybko nie spełni. Ale jakbyście zobaczyli ten las trupów. Co wy kurwa zombie robicie? Nie wezmę sobie. Te jebane jak jakąś taktykę obrały. Na boki mnie próbują wziąć, a nie od przodu po prostu. Bo tu jest parking, ale jest tyle zombie, że... I znów mi zgasł. Nic jeszcze nie przewaliłem od samego początku, gaśnij je panicy. Mamy po jednym bordku chyba jeszcze. Więc ty jesteś bardzo głodny? Tak, mam tylko burczy w brzuchu, nie? Ja nie mam nic w tym momencie. W sensie nie mam żadnego komunikatu. W sensie ja zjem, bo no... No to jest. Dobra, przyjadę prosto jeszcze. Niech stracę. Wziąłeś tam tą siekierkę, co ty chciałeś? Tak, wziąłem. Kurwa, ale widły są mocne. Gdzie no? Przejeżdżamy przez nie, czy... Spróbuj wyminąć. Się wybije je najwyżej. Widłami mam prawie każdego zombie na hita. Znaczy popatrz, jak sytuacja tam będzie. Znaczy popatrz, tam jest jakiś zombie policyjny, w sensie ten mundurowy leśny. A wziąłeś takiego? Dobra. Mieliśmy chyba jednego nawet. A nawet jeśli to tam będzie w środku i pełno. Ten ma but, te spodnie ma leśne. O Boże, chyba co to było. To horda? Ci się zrespili, on ma plecak wojskowy. Co to się stało? Nie wiem, bug. Albo ten... event po prostu. Ale co jest? Dobra, ja bym się wybił. No jechaliśmy samochodem i nam go po prostu podbiło. W tym samym momencie huk gdzieś był. Dobra, ja bym tutaj ustał, wybił tam zombiaki, wtedy pojechał, nie? Tak. Bo raczej już się pościągaliśmy tutaj, nie? I pamiętaj tylko, że ja, jadąc po ciebie, nie będę ją nawet chwili, jeżeli tam będą jakieś zombiaki, bo dostanę wystarczy jednego hita i samochód gaśnie. Nie no, spokojnie. To tam zobacz, nie ma zombie, w sensie tutaj, nie? Zobacz, gdzie ja jestem. Są już podjechać, bo niedaleko są. No dobra. Tylko ty idź pieszo, bo... Tak, idę. Dobra, się patrzę.
Co? Co? Tą jedną drogę masz i już będziesz u mnie właściwie. Czekaj chwilę, bo silny samochód i jest w miarę czysto. Sprawdzę go szybko. Ty, one się schowały. Ich kompletnie nie ma. Ta droga wydaje mi się, że powinna być czysta. Nie wiem, nie sprawdzamy jej całej. Dobra, pytanie. Stoimy tutaj czy dalej? Możesz jeszcze tam podjechać. One się kompletnie zespawnowały chyba. Bo tam będzie horde. Pustynny. Jedź, jeszcze nie zobaczysz jakiegoś. Ishiro? Czekaj, bo robię dosyć mocny hook i się boję, że zaraz będę miał zajebane. Ishiro? Nie wiem, chyba znalazłem zbugowany skrawek mapy. Być może, no mogą się zdarzyć takie skrawki, nic na to nie poradzę już w tej chwili. Nie, no bo to jest całe czarne dosłownie. No to być może. To mam w to nie wjechać? No jeżeli chcesz mieć, że tak powiem, szansę przebycia, no to nie radzę. Nie wierzę. Mam z tyłu je. Masz je tam? Mam parę, ale to nie są te, które szukaliśmy. Ja pierdolę, zawał mam. Oj, mi wybiegł zombie tak nagle. Muszę ściszyć ten dźwięk tych zombie, gdy one wyskakują. To mnie popierdoli. Ile fajków teraz dropi? Wam też tak dropią? Nie, mnie. Mnie. Będziesz mógł... Czekaj, ty masz jakąś zapalniczkę czy coś? Mam. No, to będziesz mógł dać mi. No i się ja, idę, idę. Ta idę. Kurwa, ale ten... Ogrodników dużo tu jest. Tam Chopin z ogrodem na klawiaturze. Ty się tam widzę, bawisz fajnie. Albo zabijaj. O, wybija wszystkie. Dobra, zobaczymy, czy któryś ma zegarek elektryczny, słuchawki, rozkręć. Jeżeli jak chcesz, to tutaj jest wpis do butów, takich mocnych. Na razie szukam samochodu i to mnie najbardziej interesuje. Sorry, memory, ale nie mam czasu na takie coś. Aparaty też możesz rozkręcać. Jezu, muszę stać mnie straszyć. Dobra, chyba rozkręciłem co mogłem. Ja tam pozbierałem resztę. Teraz się wrzucę. Opałka policyjna. I kabura podwójna. Naprawię sobie te widły lekko, bo one są naprawdę fajne. Ryk? Ja samochód nie drugi samochód jest! I to nawet w miarę sprawny. Oho. Potankuję go i będzie git. Jezu, ile to jest butów, ja pierdolę. Maska 81. Silnik 88, świetnie. Dobra, podjechać dalej tam, czy... Aha. Generator znalazłem. Dobrze, dobrze. O, dobra, cofuję. Dawaj, dawaj, dawaj. Kanister na benzynę. Bierz kanister. O. Poradzimy sobie z nimi. Wychodzą w lato. Ja zaraz cofaj, cofaj, ciebie... cofaj, 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 spokojnie. Dobra, zostawmy ten samochód tak na chwilę. No. Aha, ja wiem dlaczego mi ta mapa nie działa, i dlaczego? Bo dojechałem na sam koniec. No, to... się kurwa dziwi, ja pierdzielę, nie wierzę. Dosłownie jestem w najgorszym punkcie mapy, na dnie środek. Przesamochód mi gaśnie. Dajesz radę? A? Ile do ciebie ode mnie?
mental takiej hordy. On mnie stresują to te. Coś mi tu przestało działać. Przez chwilę działało, tu jest. Telka kolejna. Dobra, ja poleciłem. Ja jeszcze tłukę. Dobra, będę. Pozbieram tylko. Jestem. Popatrz na tą rzeź. No widzę. Co? Gdzie? No naprawdę? I wyobraź sobie, że to jest tylko na zewnątrz. Lubię. Jak tam wyjdziemy do środka, to będzie mi tak przewalony, że... O, pistolet mi. Jadę po ciebie, wyjdź do głównej drogi, jak możesz. Dobra. Ej, właśnie gdzieś to był taki wojskowy, miał ubrania fajne. Ja podbiegnę z niego. No spokojnie, ja dopiero jadę. O, tu jest. Czekaj, jak możesz, nie tykaj mi tych jak ich rzeczy, nie? O, antydepresanty. Jakby coś ci się przyda, jakieś leki czy coś? Nie, jestem w pełni zdrowy, o dziwo. Horda. Kurwa, no zajebałem drzewo, no nie mówcie, Dobra, ale żyję. Kurwa, ja nie wiem. Moja postać ma chyba jakieś perka do walczenia widłami czy coś, bo ja każdego zombiaka zrobiłem machita z widł. O kurwa, mam depresję. Ty masz coś na wyleczenie depresji? Mam żelki. No dobra, mogę mieć. Dobra, czekaj, mamy tu jeszcze jedzenie, bo... A Grzesiek, co tam... Nie burczę trochę. Weź zobacz na mapę, gdzie już mniej więcej jestem. Dobra. Wejdź, ty zjedz. Blisko już. Dobra. A nie przyjechałem ciebie? Nie. Połowę rzeczy. Tylko ja mówię, a dużo nie zebrałem. Wlazłeś? Nie, ale jakby ja myślałem, że ty wychodzisz tutaj. No po co? No bo tam jest domek do spendrowania. Jebasz domek, weź sobie żelki z tego, ze schowka. Jakby to zegarki nam rozkręt... O, elektryka poziom... Elektryka poziom wybity, już można samochody odpalać. Okej. Okay. Masz kanister? Mam kanister. Ty czekaj, co... O kur... To nie dobre, nie ma szans. A co, za dużo ich? Mhm. Ja nie widziałem. A w ogóle żelków nie mogę wziąć, bym musiał chyba siedzieć z przodu. No co ten samochód zrobił mi? Do kurwy nędzy, no. Jest jakiś zdawniony. Blisko wejścia, nie? Tylko, no, tylko ciemno jest, więc tak. Dobra, skip, nawiguj mnie. No, otwieram mapę. Ja sobie otworzę mapę jeszcze sam. Bo ja bym się zawrócił, nie? Dojechać do tej drogi głównej po lewej stronie, widzisz? Taka główna. Tak, widzę. Ona ciągnie do takiego mini miasteczka jakby. Okej. Okay. Ej, to... Zegarek zostawił. Turcjan. No nie. No. Może ja bym wrócił do bazy, dobra, to byśmy się przygotowali bardziej. Ale że oboje, czy ja mam? Czy tylko ty możesz wracać? No i oboje byśmy wrócili. No dobra, to wracaj. I skip od razu ci mówię, jak tylko odzyskam te przedmioty. Jedzenia nie mamy, nie? Jedziemy budować bazę. No dobra. Bo jesteśmy nieprzygotowani. Myślałem, że to jest jakieś mniejsze, takie słabsze, a to jest... No, baza wojskowa, to wiadomo, że to...
To jest Morodor. Horda będzie. Czekaj, zobacz ile mamy tych zombiaków pozabijanych już. Przejechałeś łuki przez auto. Przejechałem przez auto? Chciałem już wyskakiwać, nie? Ale przeleciałeś się dosłownie. Widzisz, ja to taki kierowca złoty. Tylko teraz nawiguj w którą stronę, bo... źle pojechałem. Cały czas jest drogą. Cały czas jest drogą tutaj. Ja pierdolę. Ale wrócę. Drift. Dotąd. Ja bym tak się nie rozpędzał w sumie. No. Bo jak weźmiemy i w coś przywalimy, to jest po nas. No właśnie, masz coś do przywalenia. Kurwa, no bez jej. To jest taki mały drzew. Będziemy musieli również pojechać po nasz samochód, który zostawiliśmy wieki temu. Nie wiem, czy pamiętasz? Ten taki busiek jakby trochę. No. Było trochę rzeczy chyba, nie? Dalej. Fajki, dalej. Były zapałki, jakieś inne rzeczy jeszcze. A ty chcesz jeszcze w ogóle zapalniczkę? No ja bym musiał sobie zapalić. Ej, chuj, nie mam zapalniczki. Co? Jak to? Bruciany. Ej, dawaj, ja pojadę. Tak? Dawaj, ja pojadę tym, a ty pojedziesz kładem. Pojadę? Kładem. A po co? Ja ci mogę kłada odpalić, albo motor. Ale po co? A po prostu, for, wiesz. No, się chcę teraz pochwalić, kurwa, wiesz. Wiesz, no, wiesz. Chwalenie nadziei. Wiesz, jakbyśmy nagrywali, wtedy tak, miałoby to sens. Ale on nie, on chce mnie wkurwić po prostu. Czy któryś z tych luksusowych samochodów może wolisz? Ja bym ten biały wziął. Mamy trumnia, ale biały, jej jest bo... bardzo wesoło. My sobie gramy w piaskownicę. Tam widziałem chyba kogoś. Nie wiem, czy to nie oni tu byli. No kurwa, co ten samochód zrobił? Skręcaj już, no? Skręcaj. Widziałeś to? Skręcaj. No widziałem, ale ja nie wiem co. Wiotrzyłem mapę i klikałem w W i w jednej chwili mi kurwa skręciło. Tylko pytanie, wy aż tak wysoko pojechaliście, bo mi się nie wydaje. Nie pojechali. Możliwe, że to był również Tate. Ja nie mówię, że to akurat koniecznie wy byliście, tylko po prostu widziałem światło palące się, tak jakby od gracza. Byłem zastraszyć, nie bać się. Ja tylko mówię, co widziałem, nie wiem, czy to wy naprawdę. Dalej. Tu, już. Już w domu jesteśmy, tylko mamy towarzystwo. Ty masz jakąś domu broń? Nie. Nie? Nie. To ci dam. Co tam masz? No ja mam... Widły. Jezu, ja mam mocne bronie, naprawdę. Znaczy, widły są mocne, naprawdę. Ja mam widły, młotki. Dzida i widły są mocne. Mam gitary też mocny damage mają. Tylko te dzidy i widły się szybko rozwalają właśnie. Masz jakąś wodę? Jak masz dużo szczęścia, to ci wytrzyma tą wodę. Taki damage daje, że... My mamy wodę. Mamy. A, czekaj. Chcecie wodę? Nie. Kip ma. To okej, powiem, bo i tak później dostanę. To wiesz, co ty dostaniesz? Dobra, ja dobrze wiem. To dobrze. Dobra, to... Proszę się przeżyć, bo ja teraz nie mam czasu na ten, na uciekanie w razie W. Wierz mi, że staram się omijać te hordy. Dobra, wsadziłem ci już tam wodę tą. W sensie, no masz tam soczek. Ty też go wsadził. Na siedzenie go wsadziłeś. No ja siedzę z tyłu i nie mogę do tego. Możesz pał zmieniać miejsce. Ale ty zapomniałem o tym, jak idziemy. A to ty nie weźmiesz siedzenia? Już wziąłem. Już wypiłem. Turcjan robi kije baseballowe. Chcesz? Jakiś? Słyszysz to? Co? Słyszysz to? Nie. A to tylko ja słyszę w tym razie. A co słyszysz? Tyreny. Ja muszę zjeść te żelki. Jeszcze ich nie zjadłem.
W ogóle gdzieś ty znalazł te żelki? W sklepie spożywczym. Ty, a po co ci szminka? To w samochodzie było. Nie pytaj. Nie pytaj właśnie. Jeszcze raz powiedział coś mądrego. Dobra, sobie tak zbiłem ten stan do smutku. No już chyba więcej żelek nie mam. Nie, no są jeszcze żelki te misie jakby jednak. Pierdol to. No dobra. Ja mam antybiotyki, ty antybiotyki zebrałeś skądś? No nadal mam smutek, ale dobra, to sobie poczytam coś i mi zejdzie. Gawar się upił. Gawar się upił? Chyba. Jak nie pomogę ci po odcinku przekleić, co mi napisał na primie. No to przekleisz. Zgaduję, że coś o mnie. No było. To akurat nic nowego. Wbija na kanał Spookishiro i jest zmartwiony, że jest Spookishiro, kurwa. To jest typ, kurwa, genialny. Aktor, ty masz koburę na sobie? Koburę... No pasek na broń. Ty jakby co, tę benzynę ci dam, w sensie kanister na benzynę. Dobra, na razie to wiesz, co ja chcę zrobić. Ojej, nie dotarliśmy do miejsca zagłady. Dobra, pytanie, tylko... czy ja wjadę. No właśnie. Turcja, ja bym coś ugotował. Nie wiem. Tak, robimy coś do jedzenia. Trzeba właśnie... Nie wiem, czy mamy tu jakieś te... garki i tak dalej. Tutaj jest jakiś dziwny wjazd. A czekaj, nie mam... odgonić. Ja wiem w sumie, co możemy zrobić. To... Masz tutaj tu aparat, z tego rozkręć. Tak, ja wiem, że to nie będzie najpożywniejsze jedzenie, jakie możemy zrobić. Jezu, cała chora. Robienie tego po ciemku chyba nie jest najmądrzejsze. A może teraz bierzesz i rozjeżdżasz ich wszystkich? Nie, bo rozwalimy samochód. Zobacz, ta kurtka, co tu leży, jest lepsza. Co? Zobacz tą kurtkę, czy jest lepsza dla ciebie, czy tu leży. Okej, zobaczę, tylko włączę. Włączę gotowanie, nie? Mhm. Tutaj, że będzie lepsza. To pytanie, jak to się zapalało? No prawem, musisz zapalniczkę mieć tam gdzieś też na ziemi. A, dobra, ją mam. Ale ja mam ją nawet tego przy sobie, nie? Mhm. Nie mogę zapalić, tylko muszę ją mieć w ręku, czy jak? Nie, po prawym naciskasz na grida. O, musisz mieć coś do rozpalenia jeszcze, to weź te szmaty. Czego wąski. Weź spróbuj wysiąść i otworzyć bramę. A gdzie to się otwiera, tą bramę? Po prostu E przytrzymaj. Tak na szybko, nie? Aha, mogę tylko przeskoczyć, nie wiem, czy uciekaj, to uciekaj, szybko, szybko, chodź. No przeskakuj czysto. Deep, kurwa, mało czasu. Czyli do bazy się w ten sposób nie dostaniemy. Ty sobie tam coś w puszkach zdjesz, ten... Turcjan? Ja bym zrobił garnek, wiesz? Ten garnek za sobą wziął. Myślę, nie wiem, bo... Bo ja sobie makaron gotuję, nie? Masz jakąś broń? No, jakby palną to nie, ale mam same te białe. I właśnie chodziło palne. Palne i nul. Amunicji tak samo nul. Lucjan, weź przygotuj nam jedzenie na drogę. Okej. Okay. Mam jakiś nóż. Jak dobrze, że ja... wjazd chyba, kurwa, do tej bazy. Jak dobrze, że ja tego człowieka zwanego Kawarem już widzieć nie muszę. Już tak? Wydywał cię, czyżby? Nie, ale po tych słowach, że znam są moje najlepszych przyjaciół... Ja, Eribiterci Roma, kurwa, nie znasz tego? No mówię...
Jakby... To no, na spotkam raz na ruski rok i jest git. Dobra, nie dostaniemy się do tej bazy niestety. Nie w ten sposób. Odjeżdżasz? Tak, tak. No nie ma sensu. Wrócę. Jak to kurwa gotowa, nie wygląda jak początki Breaking Bad normalnie, nie wiem co. Nie wiem musimy co. Przyczepę musimy znaleźć. We need to cook. I camping. Normalnie makaron z tym orzechowym, jak on. Z masłem orzechowym. No i jeszcze oliwą. Z oliwą. Masz siekierę może? Nie, siekiery nie. A dziwne, na farmie nie było w ogóle. Przed nami jest jakiś dziwny kompleks budynków. Myślę, że zahaczymy o niego. Ej, tylko jak nabiję tą elektronikę, to musimy sobie tutaj kuchenkę sobie przenieść. Masz jedzonko? O kurde! Możemy iść, co my pojadłem. Znaczy ja mam... Nie spodziewałem się tego, powiem ci szczerze. Ty masz? Ale tu możesz przejechać, bo to jest most chyba. No jest most, ale teraz już nie przejadę, bo tam jest od cholery zombiaków. Więc kurwa, no lipa. Myślisz, że masz jakieś jedzonko w razie u, czy mam ci dać? Mam coś, chipsy jakieś i tak dalej, coś tam się znajdzie. O, spoko. Nie wiem, czy nie przyjechałem tego. Ja to jest dalej. Dać jedzenie? Bo akurat to robiłem. Ja będę garnek robił. Dobra, to już. Nie wiem, jak pokroić to mięso do środka. Ja mam przejść drogę, gdzie to w ogóle prowadzi. Nie wiem, gdzie ja jadę. Jak to się robiło? No bo ile się tego makaronu wyszło? Już zjadłeś cały, nie? Makaron wziąłem chyba. Tylko wziąłem dwie sztuki, jeden powinien zostać. Przejazd. Przejazd bierzesz chyba. Masz makaron błyskawiczny. A Tate w ogóle jest? No on się rozłączył dawno już. O teraz może. Może też robię, nie wiem. Góra czy dół? Dół przejedziemy tu koło bazy wojskowej. Mówię, jedynie na czym mi zależy na tych przedmiotach i potem już możemy naprawdę wynosić się stamtąd. Serio, to ja pierdolę, dobra. Przygotować nam jakieś siedzenie na dalszą drogę, czy... Ja już robię. Ale wiem, co trzeba wziąć. Wziąć. Kurwa. Wiem, co trzeba zapakować do samochodu. Najmniej tutaj jesteśmy lepsi. Grammar nazi. Dobra, no to burbony wsadzam już do... Na bak. No faktor, myśli, że mnie tym zirytuje w jakiś sposób. Nie. Czasem przyszłem. Przyszłem? Nie Ej. Weszedłem. Ej! Co to jest kurwa z domek? Ej, na mapie to jest pokazane? Jest. Kurde. To nie zombie, dobra, ja idę do małego. Tu zombie? Czekaj, ja tego robię. Znaczy ja te... tego... Są zombie. Burbony pakuję do bagażnika. Nie, ale mnie wystraszył. Alarm, kurwa, alarm! Pierdolamy sobie. Pierdolko. Nie chcę tu siadać. Szybciutko. No, ruszaj. Kurwa, czemu tu alarm był? Taki ładny domek. Dobrze, dobrze, one się niedługo rozejdą. Ej, w sumie faktycznie. Może i usłyszały ten alarm. Dlaczego? No, z tego domku tam, z tej drogi, może pobiegną cała horda.
Ej, słuchaj, długo ci się zejdzie, bo nie wiem, czy w sumie czy iść nie porobić skrzynek jakiś i tak dalej. No to idę lutować. Bo stolarstwo bym ponabił. Osobiście, jeżeli tamto miejsce ma studnię i ta studnia działa, mamy dostęp do świeżej wody, to nawet byłbym skłonny tam zrobić bazę. Ja ci dam mleko do schowka, to sobie będziesz ten. No jak ci się będzie chciało. Właśnie pić. Mi się chce. No. To sobie. Mogę się napić wody koleńskiej? Nie mogę. To się długo przerzucę. To co, myślisz, że mam podjechać tam i zobaczyć? Do tej drogi znów? No. No, jak chcesz. Popatrz, ogólnie, jeżeli spojrzysz na mapę, tu gdzie jesteśmy, widzisz takie białe zarysy drogi, nie? Czekaj, muszę zobaczyć mapę. No to widzę. I ogólnie my byliśmy tutaj na dole, po prawej stronie. Tam jest jeszcze jakiś budynek i zaraz jest baza wojskowa. Ale możemy również pojechać na południowy zachód i tam masz taką drogę, taki zawijazd dziwny. To też gdzieś prowadzi. Jak pojedziesz dalej, to w teorii na samym końcu masz dostęp do wody, masz jeziorko, widzisz? Widzę. Do bazy wojskowej teoretycznie nie jest daleko, więc też spoko. No tylko problem jest taki, że nie będziemy mieć tak naprawdę innego wyjazdu. Tylko tą drogą. Pytanie, czy jedziemy tam do tego jeziorka? Jak mówisz? Nie wiem właściwie. Czy teraz zwracamy tam, skąd przyjechaliśmy, skoro już alarmu nie ma? Zobaczymy, czy tam zombiaki przyszły. No, może zobaczyć. Ten alarm, czy nie? Nie słyszę. Ale miałem lęk, więc chyba był. Turcjan. Mamy zawiasy? Są zombie. Nie mamy, ty masz? Wiesz, tyle to jeszcze ludzik, nie? Pytam, bo drzwi mógłbym porobić. Nie mam zawiasów, nic nie zrobiłem. Tą mkankę. No to się bardzo staje zawias, nie? Jak cię złapią, to tak. Musisz nam powiedzieć, gdzie jesteście, wtedy dostaniesz zawiasy. Gadasz się? No nie wiem. Ale tak, też się zawiasy, nie chcę. No ale ty masz klamkę. Ej, ty. Ja to wydam od razu tą gitarę do tego. Dobra, na antencie schowam, bo tu się nie zmieści. Dobra, ja jestem gotowy. Jezu, jak to się długo przerzuca. No a poczekałbyś, to w sumie było. Oj, syreny słyszę. No ja słyszę właśnie syreny. No teraz tak głośno słyszę. Tam skrzynię pobudować już na zewnątrz, czy w środku? Nie ma. Czekaj, ale mamy miejsce. Skrzynię nie są potrzebne teraz. Te ściany po prostu podokończaj. Przez stolarstwo sobie ponabijać, bo tak to będzie mniej słabe ściany. Spróbuj przejechać. Schody możesz robić, schody też są fajne. Nie, to dopiero mogę na szóstym. No to podłoga. No może ja wysiądę i zabiję ich. A jesteś pewny, że dochodzę? No mam radę tam. Chociaż kurna, tam ich jeszcze jest. Jeszcze więcej w lesie. Tak, widzę. Jupi, ale sandbox. Nie, poczekaj chwilę. A ty się nie rozpadasz do końca? Który? Nie robisz rady. Ramki. Gdzie ty jesteś? No nie widzisz tych ramek? A teraz się widzę. Chodzi tutaj to całą długość. Ujaj, gdzie jesteś? Gdzie ściany były wcześniej? Ale jednak w pierwszym odcinku, jak to wyglądało, ta horda? Masz ramki czy nie? Co ja umiem było to? Coś co mam? O kurwa, dobra. Ja to mam, ramki mam po prostu. To by była świetna baza wypadowa, jeżeli chodzi o bazę wojskową, naprawdę. Mega mi się podoba to miejsce. Tylko zobacz ile zombie. Ej, tu są nawet wojskowi. Bo oni przyszli, wiesz, z bazy. No to. Wiesz, może tutaj jednak jest ten pusty. Przechodzisz przez to, czy jak to robisz? Może poszli w las i wiesz. Znaczy aż tyle to ich nie ma, żeby... Może jeszcze idę przez las.
Czekajmy do 6, o 6 jedziemy, okej? Okay? Dobra. A nie rozwalam ci teraz zaraz tego samochodu? Nie wiem. Rozebrałem to nam jedną nie ścianę, bo nie była potrzebna. Zrobię to w ten sposób. Ty dolałeś paliwa? Nie. Rozglądaj się do tyłu, prawym wszystkie myszy. Jak będą blisko, to mów. No i idą do powoli. Zbiornik paliwa. Nie, bo tam gdzieś wybuchł i to zębiaki idą w to strzelało. 43%, już nie poszalejemy sobie niestety. Chyba, że damy radę. No nie, nie damy rady zabić. No chyba, że się rozdzielili już trochę, no to można. No ja no silnik do sobie próbuję już, bo nawet widzę. Nie. A ty wziąłeś sobie tą gitarę? Nie, jeszcze jej nie mam. Bo ona jest na siedzeniu, to ty sobie będziesz mógł wziąć zero. No ale mówię, raczej nie damy rady pod tym względem. Kogo? Tabletki antydepresyjne będę musiał brać. Bo ja postać szybko depresję dostaję. I zapalić papierosy. Ja też jestem smutny już. No nie. No, jesteś tylko smutny, jesteś, ja mam depresję. Mam jechać tam po lewej stronie? Czekaj, wyłączę mapę. O kurwa, jak to mapa to wygląda w ogóle. Ty wziąłeś tam gitarę już? Te niedobitki to ja wiesz, zabiję, zobaczę czy może któryś nie ma zapalniczki. Liczę na cud, ale... No już idę. Głęboka depresja, pierdzielę. Ej, właściwie depresja do czego prowadzi? Nie wiem. Miesząc celność myszego. Że co? I widoczność. A, widoczność. Miesząc celność mysz i widoczność. Aha. I czekaj, bo siadłem do tyłu, kurwa. Nie mamy samochodu żadnego już. W sensie takiego, wiesz, żeby się nawet bić gdzieś. Bić ci się chce? Mówię, że nie mamy samochodu, żeby się wbić w te zombiaki. No słyszę, ale jeszcze tak się chcę upewnić, czy tak wiesz, będziesz ogarnięty, jeżeli byśmy musieli uciekać. No możesz pić dać sobie. To jest w tym schowku. Tylko mam taki zombiaki przed domem. Przez te wybuchy wszystkie. Może je powybijajmy najpierw. A, wybijamy je. Też się woda powoli kończy. Tylko staramy się znaleźć, wiesz, jakąś miejscówkę. O, jazda prezydent mi wybiła. No, jedzenie i woda mi się kończy. Dobra, albo to zostawię na zgas? Zgas? Czym się udaje? Zgas. Tutaj użyję pałki policyjnej. I tego mówisz, no nie możemy tak naprawdę ich walić, bo nam się nikt padnie. Teraz bez maski jak jeździmy, to tak naprawdę każde obrażenie już dostaje, wiesz, silnik, nie? No tam... Kurz... No ale trzeba byłoby, no... Mgła się pojawiła. Ale malutka. No ale wiesz, zaraz pewnie się zagęści. Ty idziesz, ja? Ja prowadzę. Dobra. Trzeba byłoby nowy samochód znaleźć jakiś. Albo naprawić ten, tylko że nikt naprawa chyba jest ten. No naprawa jest kosztowna. Ale ja mam... A kto? Dobra, w którą jedziemy? Są... No jedziemy tam znowu do tej bazy, nie? No tylko musisz kierować, bo ja tak... Na mapę się... No co robi kurwa ten jebany samochód? Wlazłem tylko w mapę! Tylko... Ja wierdziem. To znowu będzie... samochodzie już. Tak, na samą jedziemy. Tylko znowu będzie średnia pogoda. A na motocyklu. O.
Aktor czy jak jedzie się po wybojach i tak dalej, w sensie po tej drodze żwirowej, czy samochód dostaje po dupie? Nie. Czyli tylko uderzenia. A mogłem ci powiedzieć inaczej, ale trudno. No to co, i tak bym jechał. No to by nic mnie akurat nie zbawiło, no bo i tak mam od cholery drogi powrotem, i tak mam od cholery drogi z powrotem. Ale gadałbyś trochę czasu, że trudno, no cierpi samochód. A już 28 stycznia, ja pierdzielę. Liczę trochę na to, że tutaj, gdzie my dojedziemy, może jakiś samochód będzie, ale przynajmniej może kład, kurwa, zamieściła się chyba. A my jedziemy swoim przepięknym... No, nie popisuj Porsche. Się aktor, nie popisuj się aktor. Bugatti, kurwa. No, żebyś wiedział. Widzisz w ogóle, jak jest tutaj zrobiona ta mapa? Czekaj, zobaczę. Bo tutaj były budynki. To tak dziwnie, nie wiem, czy to jest w ogóle sens. My jedzenie mamy, bo moja postać już jest głodna. No mamy ten. Ta droga wygląda tak, że ty jedziesz tutaj ciągle i tam masz jakby taki skręt w prawo, nie wiem czy widzisz, taki do góry bardziej. No to widzę. Tylko no. Nie wiem czy to jest sens, jeżeli chcemy zbić tylko to. Nie, w schowku, nie w bagażniku. Ale czekaj. Ja podjadę tam, o ząbek. Dwa. Ty się napiłeś i będziesz jechał teraz? Ej, czy to są te, które nas goniły? Nie. Cztery. Po prostu usłyszałeś dźwięk samochodu i do tego. Nie zdążyłem, może by. Nie maruj, będzie dobrze. Wysiadł z samochodu, napił się piwa i jedzie dalej. Ja to się a ja jestem pasażerem. No, to ciekawa to. Siadamy. No, a nie wiem, czy to dobry pomysł, bo moja postać ledwo kręci. Muszę ten no co ty nie powiesz? To wysiadaj. Tylko nie teraz, muszę przestać czytać. Odjedź gdzieś. Tu też jest studnia w teorii. I da się z niej korzystać. O, nice. Jak masz jakieś butelki, to... Tak. A ty masz butelkę tą po tym? Mam jedną butelkę i trzy z benzyną. Dobra. Czekaj, bo poziom mi spadł, chcę zobaczyć, czy nadal będę to tak kręcił. Nie, już jest lepiej. No Boże. Wlazłem już do środka jest... tego budynku. To musisz... Byłem mi to potrzebne. To nic tu nie było, tylko nawóz. Ale syrena. Ciekawe, czy dużo mi będą. Śmiało. Nic. Tutaj też nic, czyli... Dobrze chyba, że tutaj nie wjeżdżaliśmy. Nawet nic nie widzę. Jak wygląda mapa? Na dole są jeszcze jakieś budynki. Śmiesznie wygląda z tą gitarą. Turcją, bo coraz mniej widać. Ta gitara jest bardzo wolna. Masz jedną stronę, on to już masz tylko no, ale mocno. No, przewala zębiaka na hita tak naprawdę. No, to się tak nie samo jak te widły. Gdzie to kurnik jest? O, może będą kursony. No, raczej wątpię. Nie, jeszcze nie ma zwierząt. To tylko odgłosy zwierząt. W następnej aktualizacji mają być zwierzęta. Młotek. Halo, kurki. A tu nagle jeb zombie. Zaszczepka biodrowa. Jest piecyk. Łopata. Dwie łopaty. O. No, kurniki wszystkie zamknięte oprócz jednego. Ja mam chyba łom. No, mam łom. Dobra, tutaj chcemy przystać, czy dalej? Nie, dalej jest, dalej. Bo wiesz, będzie ciężko mi wrócić. No i nie ma co ich wybijać tutaj, wiesz? Nic tam to nie da. Chodźmy po prostu tam pod wejście zobaczyć, co się dzieje. Też jest studnia. Łopatę sobie wezmę. Samochód wygasł. I tu na dole jest domek, tylko są zombiaki też. Jezu, czemu tu nic nie ma na depresję?
Tu był Mordor. Tu był Mordor. Zgadza się. Zdawało mi się, że znalazłem tą siekierę. Chodź tu. Na dół, na dół, na dół. Dobra, widzę. Ten zombie wcześniej nie żył już, czy... A nie, dobra, to są szmatki. Myślałem, że tu zombie leży. Nie, też jest zamknięte. Głupia mgła już mi myli w oczach. To tu jest trochę zombie, żeby przybyło. No wiem, jak to zrobimy, wiesz? Zrobimy po prostu schody tamtego wejścia. Ale to muszę stolarstwo na poziom 6. No tak, no to zostawimy za to na razie. Albo jest jeszcze jedna opcja. No, palnik, tak? No. Trzeba palnik. Co się stało? Prawie byś dachował. Tu masz buty wojskowe. O, z przyjemnością sobie wezmę. Buty treningowe. Nie wiem, czy to się czymś różni. Dobra, bierzemy jakąś inną lokację chwilowo. Nie ma alarmu. Jezu, gdyby był. Po prostu do miasta pojechał. Tego, w którym jesteś. Ścierało, bandaże, martwa myśl, czyli obiad już jest. Próbujemy, że wbijam stolarstwo cały czas i... Uważam, to zębek jest. No wiem, tylko samochód. Tutaj stricte też siekiery. Gotowanie, NFS. Co to jest register? Coś wymyślimy. Ile no... No, może stolarstwo to ogarnąć. Pójdziemy sobie porozmontować rzeczy. Gotowanie... Będziemy wszystkie deski pakować na pakę. I co tam masz, że tak używasz? No poje! I to w pizdu. No, to już nigdy nie starczy. No. Znaczy, tak. W sensie już nam starczy, no. Tak, jakby teraz się tak drą. W sumie jest jeszcze jedna opcja. Pod tej spływanie. Widły kolejne byś chciał. Czekolady. Nie wiem, czy może to jest. Shiro. Mówi, że to jest pływanie, tak? Chyba. Prawa pojazdu? W sensie nie dodawałeś na to moda? No w teorii jest, ale czasem zauważyłem, że chyba nie działa. A ja nie mogłem pływać. Bo chciałem ci powiedzieć, Turcjan, że popatrz, że od tej jednej strony jest woda, więc można by było... Igła miska na wodę... Papierosy kolejne. To ja bym musiał zapalić nasz. To co? No to w sumie... No, to dasz, może być otwarte w sumie. A, już ci daję. Włożyć sobie około ścierki do naczyń. Gdybyśmy się lasem iść, nie? No, lasem, później przepływać, więc myślę, że po prostu choć wybierzemy inne miejsce do eksplorowania. Chodź do miasta, porozmontujemy rzeczy, zapakujemy rzeczy na pakę, te deski i tak dalej. Gwoździe. A masz jakieś fajki? Chodź te domy, idziemy pozwiedzać. Tylko ja nie mam narzędzi do tego. Co? Masz narzędzie? Mam narzędzie. No to dobrze. Jestem na górze. Mam 116 bajków, więc... Ale żarcie. Salutkie żarcie na potem. Gdzieś tak stań, gdzie jest mało zombiaków. Gotowanie od cholery książek. Tutaj może. No. I powiem ci, że ta chatka puchatka to jest fajna. No. Picia i żarcia obciły. Dobra, sobie poczytam, może mi zniknie w końcu ta kurwa. No mało. No już się testuję fejkami. Dobra. Diving mask. Ten do pływania? Mhm. O kurde. I pływać można, tylko po prostu trzeba mieć przedmiot do tego. Aha. Może jeszcze jakieś płetwy czy coś. Tabletki nasenne. Czasopismo myśliwy. Ogólnie naprawdę bardzo spoko, miejscóweczka. Z bieżącą wodą. Wieczną. No to zajebista. Ej, popatrz, ten... In the basement, drugi. Drugi... no. Tom. Druga strona, tak? Drugi tom. Panowie, no dobra. Drugi tom. Fajnie. Biorę do plecaka ten... Ja spróbuj tę kuchenkę tego zmontować, tą domy.
Żeby ją rozmontować, nie wiem, czy nie potrzebuje palnika. Na te podstawy nie trzeba. Pęki. Jednak nie mogę ci zostać połowy, dobra, wrzucić tyle ile. Ty wiesz, nie rozmontuj, tylko podnieś, nie? Nie, nie mogę. Jeszcze jeden poziom elektryki. O, no to może coś znajdziesz? O, ona broń miała. Ona miała do bojów. Trzy karabiny, pistolet. Ja pierdolę. Czytaj, co? Pokaż. Gdzie trzy karabiny. No zobacz u nią, tu. Ona to jej był jakiś Doom Slayer chyba. Jebany Doom. Znaczy ten, Rambo. Dobra, słuchaj, ja będę raczej starał się teraz.